Witam Was w środę, 27 grudnia. W tej chwili jest 9 rano. 2 stopnie odczuwalne, minus 2. Zachmurzenie 65%. Opadów się nie przewiduje. Najcieplej o 13,5 stopni. Dobra jakość powietrza. Buźka w raporcie smogowym na zielono. Przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. No, słoneczko tak mi tu zagląda do okien, więc zaraz wybieram się na spacerek. Ale u mnie jest typowo wiosennie. No, jest chłodno z rana, jest temperatura odczuwalna minus 2, no ale niebo, zobaczcie, jakie piękne jest. Także pójdę na spacerek na pewno. W prezencie dostałam fajną herbatkę. Jest to czarna, drobna herbata z dodatkiem ziół. A więc czarna herbata, tymianek, liść czarnej porzeczki, liść jeżyny. No i jest kraj pochodzenia herbaty, Indie. No. Są takie saszetki. Zaraz zaparzę tą herbatkę. Ktoś tam się martwił pod odcinkiem poprzednim, że czy róża zaparzy herbatę, więc zamiast róży dzisiaj Maria zaparzy herbatę. Także uspokajam, proszę się nie martwić. Maria dzisiaj zaparzy dobrą herbatkę. Bieżnik na ławę. Złote gwiazdeczki, bardzo ładnie to wygląda. Taki typowo świąteczny. Ładnie się mienią złote gwiazdeczki. A tu są płatki śniegu. Też. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Herbatka, którą Wam przed chwileczką pokazywałam. No, smaku taka ziołowa, taka. Smaczek taki raczej nie herbaciany, bym powiedziała. Taki specyficzny smak. Witam się z Wami po chwilowej przerwie. 3 dni mnie nie było, ale tak sobie właśnie postanowiłam, że święta spędzę w gronie rodzinnym i sobie dam spokój z nagrywaniem. No bo to jednak trochę czasu by mi zajęło, a chciałam po prostu inaczej spożytkować ten świąteczny czas. Tak więc już jestem z Wami i teraz już będę nagrywać. Ale muszę powiedzieć, że brakowało mi tego. No ale oczywiście, jak powiedziałam, że w święta nie nagrywam, tak zrobiłam. Wigilijny poranek przywitał mnie śnieg. Za chwileczkę Wam pokażę.
Witam Was w wigilijny poranek. Dzisiaj mamy 24 grudnia, Wigilia. A za oknem, jak na zamówienie, biało. Pada śnieg z deszczem. W tej chwili zachmurzenie 100%. 1 stopień odczuwalny minus 4. No, boję się, żeby to... Na pewno jest jakaś gołoleć, bo to nieuniknione, ale zobaczcie, jak na zamówienie, no urok jest i czar świąteczny, ale to jak pod wieczór przymarznie, chociaż nie zapowiadają minusowej temperatury, ma być 7 nawet, no ale urok jest, urok jest, urok świąteczny. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy szczęścia, że tak powiem, no o ile to jest potrzebne do szczęścia, ale to tak mówię z przymrużeniem oka, bo to stwarza taki klimat, który wszyscy lubimy na te święta właśnie, żeby chociaż troszeczkę posypało śniegiem i wtedy jest inny urok tych świąt. No ale później było jak było. Dzisiaj u mnie dzień wiosenny po prostu, byłam już na spacerku, no ale są prognozy, że wkrótce to się zmieni. Jakoś tak ma być w drugim tygodniu stycznia, już ma wrócić zima. Zobaczymy, jak to będzie. No, ale to pora, przecież zima jest. Dzisiaj z Wami chciałam po prostu przywitać się tylko po tej mojej trzydniowej nieobecności i zapytać, co tam u Was słychać. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy, jak to mówią, po tych świętach zmęczeni. No ale nie, ja spędziłam tak na spokojnie, ja raczej wypoczęłam, mogę powiedzieć. Wypoczęłam przez te święta, bo był czas i na wypoczynek, i na spotkania rodziny, także wszystko było na spokojnie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie.
so short and thin.